Cześć wszystkim, znowu ponad 7. Czcionk Pillars of Eternity. Dobra, jesteśmy w siedzibie 12. Spróbujmy dostać pozwolenie na obrady Duke'a od nich. Czego jeszcze ci potrzeba? Więc 12 też bierze udział w rozprawach dotyczących animacji w placu Duke'a? Someone's gotta keep the blazing crucible knights from leading us all to ruin, and the Dominels certainly aren't doing their part. But Wolfgrin's still a man of the people. He's always been sensible in other matters. He'll hear us out eventually. Co sądzisz o animacji? Jeśli nic nie zrobimy, sprowadzi na nas zagładę. Śmiertelnikom nie jest dane grzebać w duszach i nimi manipulować. Tylko głupcy tego nie rozumieją, ale dysydenci się tym nie przyjmują. Podejrzewam, że więcej niż kilku z nich zabiega o względy Duke'a. Oszukają i mataczą, chcą zarobić na katastrofie. Tak przebiegają rozprawy. Morley mówi, że to ciężka przeprawa. Duke gotowy jest na wszystko, byle tylko zwalczyć dziedzictwo. Wszyscy wiedzą, że rycerze Tygla urabiają go za kulisami. Jeżeli zaś chodzi o Menelów, to nie wiem, co chcą na tym wszystkim ugrać. Prawdopodobnie biorą w łapę od Tyglarzy, żeby ta farsa wciąż trwała. Chciałbym wziąć udział w rozprawach dotyczących animacji z ramienia dwunastki. Masz poparcie u Osrika, ale to mało, gdy mówimy o takiej przysłudze. If you don't mind stepping on the toes of the Crucible Knights. Come to think of it, the Dominels won't be too pleased either. They've never liked seeing someone with nicer things than them. Gdzie mam zacząć? Some of my other expeditions have come back with a rumor about a place called Lea Remen up near Stormwall Gorge. It's supposed to hold some of the greatest weapons those Engwithen bastards ever made. And we've got need of them. No tak, przechodziliśmy przez sztormowy wąwóz. Rycerze eksperymentują z animacją, bezczeszczą duszę, żeby skonstruować metalowych wojowników. Musimy być przygotowani do samoobrony i do obrony miasta. Jeżeli coś może przeciwstawić się temu szaleństwu, to tylko broń wykonana własnoręcznie przez Engwithan. Za ich czasów konstruowano takie same bezceństwa. Musieli wiedzieć więcej, jak je unicestwić. Wysłałem pogromców olbrzymów po broń, ale jak do tej pory nie mieli za dużo szczęścia. Są lepszymi wojownikami niż poszukiwaczami skarbów. Spotkaj się z nimi na równinach, na krańcu lasu i zobacz, jak daleko zaszli. Jeżeli uda ci się zdobyć tę broń, zadbam, abyś dostał swoją udziałkę. Nie widzę nic niewłaściwego w dozbrojeniu wściekłej bandy rzadko rozbijającej użytek, robiącej użytek z rozumu. Dobra. Mhm. Ciekawe, czy możemy zobaczyć, co proponowali. No zresztą, na dętych paniczów. Okej, dobra. Jest jedna sprawa. O, właśnie. Percepcja plus 2. Jądro. Nie zauważyłem, że mamy coś takiego. Mógłbym to komuś dać, ale w sumie nie chcę mi się teraz przeglądać znowu wszystkich przedmiotów. O, tobie mógłbym dać. Ile ty masz percepcji? Tak, ty masz głównie percepcję. Co tobie mogę to dać? Tak, to zwiększy ci jeszcze bardziej celność. A to i tak ci nie daje żadnych bonusów. A więc czemu by nie? Chyba nie ma za bardzo innych fajnych rzeczy, które mógłbym jej dać. To właśnie na pieśniarza, tego pana przed zaklęciami. Mech. Dobra. No to zostawimy na razie tak. A przy okazji zobaczyłem, że tutaj ten gość ma bardzo fajny łuk. Gods keep you. Boresheim. Go porównać. Obrażenia ma takie same, celność taką samą, ale ma dwie bardzo fajne rzeczy. Trafienie krytyczne mogą spowodować ogłuszenie. To bardzo by się przydało, gdyby łotrzyca strzelała do magów. Mogłaby ich ogłuszać. Oraz obrażenia odzyskiwane jako wytrzymałość 20%. To już trochę mniej przydatne, ale mimo wszystko. Problem w tym, że chcielibyśmy wydać całą kasę, którą teraz posiadamy, a nawet troszkę więcej na ten przedmiot, więc myślę, że na razie go zostawimy, ale pewnie jeszcze tutaj po niego wrócimy.
Wygląda całkiem fajnie. Dobra. No to idziemy do sztormowego wąwozu. Chociaż pewnie mógłbym się najpierw wcześniej przespać. Pewnie już będziemy zmęczeni, dojdziemy na miejsce, ale co tam. Dobra. Tak, tutaj się miałem udać na pewno. Ruinach na kramcu lasu. To we wschodniej części sztormowego wąwozu. Okej. Czyli gdzieś tutaj. Okej, tutaj ktoś leży. Nie wiem, czy już to zbadaliśmy. Wygląda na to, że tak. Nie widać ich. To we wschodniej części sztormowego wąwozu. No, jesteśmy we wschodniej części sztormowego wąwozu. I nikogo nie widać. A nie, okej. Nie domyślałem się, że jeżeli będą pisali w wschodniej części sztormowego wąwozu, to nie chodzi im o właściwy sztormowy wąwóz. Ale okej. No właśnie, możemy tutaj odpocząć za darmo. Zaczekaj. Czekaj, możemy zbadać inskrypcję. Starań witański. Inskrypcja głosi. Wszystko się kończy, by mogło zacząć się ponownie. Wejdź o zmierzchu, byśmy mogli doświadczyć nowego świtu. Wejdź o zmierzchu. Spójrz na owalne wgłębienie. Spadaj wewnętrzny krąg. Okej, okay, wejdź o zmierzchu, żebyśmy mogli doczekać nowego świtu. Chyba i tak nie będziemy mogli. Na razie nie możemy tym za dużo zrobić, co? Wejdź o zmierzchu, byśmy mogli doczekać nowego świtu. Dobra, zaczekaj. Wejdź. Mhm. Nic się nie dzieje. Dobra. Nieważne. No, może kiedyś się dowiem, o co w tym chodzi. Krańcu lasu, no. Jesteśmy tutaj. Co z tego? No właśnie, to jest jakaś opuszczona chatka. Właśnie, chyba już tutaj wszystko zbadaliśmy, więc nie wiem, czy coś to opuszczone. Mam jakieś zadanie, które wspominało o opuszczonej chatce. O, właśnie. Na drodze. Okej, okay, dobra. Przez przypadek zmieniłem tobie broń. Wenka, złodziejka i Ben. Okej. Okay. Swojony niedźwiedź. Opalmy do tej złodziejki. To jest mak. Myślę, że go sparaliżujemy.
ty możesz się zająć. Wow. Co za gość? Zostawić się tego maga? Tak, został sparaliżowany, fajnie. Ona zaraz powinna paść. Musimy im przywalić. Okej. Możesz sobie je zrobić. Nie, dobra, ty zostań. Dobra, ty go rozwal. Okej. Został sparaliżowany i się do niej... Słodziej do niej go przywalił. Dobra. Ty zadawaj obrażenia tym swoim tym. Tak, jeszcze trochę to zajmie. Okej. Dobra, pomóżcie mi jego dobić. Dobra. Strata przytomności, ciekawe. Możesz podpalić jego. Uzyskaj skradziony zwój. Okej, okay, dobra. Hey there. Akurat brakowało mi tego zadania. Dobra, teraz zobacz to. Okej, okay, mamy tu jakoś średni pancerz nowy. Trochę krapu. Ty podnosisz zwój, słyszysz. Znalazłeś go, a teraz musisz zgubić go ponownie. Że co? Myślisz, że skradzież zwoju była zbiegiem okoliczności? Moje relikty nigdy nie miały spoczywać w tym samym miejscu. Zostały stworzone po to, by wciąż je kupić i znajdować, gdyż to poszukiwanie nadaje rzeczy prawdziwą wartość. Zabierz go do czarnych błoni. Odszukaj draka, który patrzy na wschód i zakop zwój pod jego czaszką. Okej. Spoko. Mhm. Cokolwiek to miało znaczyć. Zobaczmy, co to za pancerz znaleźliśmy. Ero 9. Słabszy. Szybkość zatracia minus 50%, szybkość działania choroby minus 50%, przyznaje promień słońca. Okej. Troszkę gorszy od tego. Trzeba by mu nadać jakąś solidną jakość, żeby był dobrym pancerzem. Ale w sumie nie jest aż taki zły. Co ty masz? Solidną kolczugę. No to będzie dla ciebie upgrade. Już mógł używać tego słońca swojego. W sumie całkiem nawet pasuje do niego. Ta kolczuga. Hey there. Dobra. A teraz wracajmy do tego, co robiliśmy. Została już wysłana z tą misją, ale bez powodzenia. Spotkaj z pogromcami olbrzymów na równinie. Na krańcu lasu. Okej. Okay. Szukajmy tą miejscówkę, może jej znajdziemy. Ale tutaj gdzieś na wschodzie się znajdują, co? A tutaj może chodźmy. Okej, okay, nic tu nie widać. Tam też nikogo nie mam. To gdzie oni mogą być? Na wschodzie mieli gdzieś się tutaj znajdować, a nigdzie ich nie ma. Dobra, poszukajmy jeszcze dalej. Że tutaj?
Okej. Pewnie kiemżeś zabłądził, szczeniaku. Po gromce olbrzymów nie dzielą się honorarium. Przysyła mnie Venan. Mam wam pomóc. Venan, powiadasz. Słony mężczyzna nachyla się do ciebie, chwiejąc się, jakby był na rauszu. Więc myślisz, że zdołasz zdobyć broń? No to masz problem. A właściwie to dwa. Pierwszy, zalane wejście. Drugi, patrole rycerzy Tygla. Prędzej wpadniesz na któryś z nich, niż na bandę dzikusów. Co robią tu rycerze Tygla? Niech mnie szlak, jeśli wiem, opancerzone zbiry o nieskalanej reputacji. Zwykle przykładają miękkie łoża nad obozowe prycze. Bez mrugnięcia okiem wypatroszyłbym któregoś z nich, ale ciężko zgarniać nagrody, będąc ściganym. Powiesz mi zalanym wejściu? Ostatnimi czasy lało jak zebra. Aha, w wodzie znaleźliśmy to. Pokazuje ci kawałek płaskiej adry, zaszlifowanej w owal, po czym wrzuca ją do sakwy przy pasie. W pobliżu nie ma zbyt wielu naturalnych skupisk adry, być może to klucz. Nie mogłem sprawdzić do czego, bo ci zasrani tyglarze stale tu węszą. Co wiesz o tej broni? To, że Venan dobrze za nią płaci. Więcej nie muszę wiedzieć. I co teraz? Cóż, to szalone ciekawe pytanie. Widzisz, my nigdy, ale to przenigdy, nie dzielimy się honorarium. Dobra. Nie interesuje mnie nagroda. Oczywiście, że nie. Przyszedłem taki kawał drogi tylko po to, by dotrzymać się na towarzystwa. Nigdy więcej nie waż się mnie okłamać. A może połączymy siły? Skąd ten Venan bierze takich dzwońców jak ty? Jasne, szczeniaku, czemu nie? Stój spokojnie, pomożesz moim kompanom ćwiczenie celności. Okej. Okay. Dobra. Chyba nie było innego pokojowego rozwiązania. Dobra, więc załatwmy to niepokojowo. Dobra, co oni tutaj mają? To jest chyba jakiś łucznik. Dobra, weźmy pancerz na początku. To podejdziesz tutaj. Zajmiesz się ich magiem. A ty... możesz ich przewrócić. Ale ty wyszłowi na ten początek. A ty możesz... strzelać do kogoś. Masz sporo redukcji obrażeń. Znaczy, tak, zmniejszenie redukcji obrażeń, to może strzelisz najpierw do tego, co? Okej, ładnie. Możemy rzucić ten czar. Dobra. Wszyscy się tutaj rzucili. Fajnie. Złomny. Masz jakieś małe do rzucenia, tak? W ten pomniejszy płomień. Okej, to będzie spoko. Ty rzucasz ten swój czar. Ty strzelasz do maga. Możesz go ślepić. To mu przeszkadza ci również rzucaniu zaklęć. Dobra, oni są oszołomieni jeszcze przez 10 sekund. W tym czasie możemy rzucić coś innego na nich. Możemy jednego z nich sparaliżować. Na przykład jego. Okej, Ender skończył rzucanie. Się przewrócić, okej. Okej, ten gość ucieka, nie wiem czemu. Okej, ta kula zasłużył ich uderzyć. Okej, bardziej uderzyła chyba ich niż nas. Spoko. Złomny zakończył rzucać, to może dostrzegł wejście. Nie powinno się już kończyć, tak? Zrobimy kolejne. Okej.
się zająć nim, prawie można zająć się nim. Okej. Wszystko jest trochę pochartały. It is mine. Czy co będzie? Okej, dobra. Yeah. Dobra, nie było tak źle. No to aż tak dużo zdrowia nie straciliśmy. No, zobaczmy, co oni tu mają. Solidne rzeczy. O, znakomita kolczuga, dobra. No to sobie spojrzymy. Znakomity skórzany pancerz. No to również sobie spojrzymy. Poza tym wszystko solidne. Hey there. Okay. Mamy pewnie też ten ledrowy klucz, co? Okej. Solidne siekierki, kolczuki, hełm. Okej. Yeah. Zobaczmy. Właśnie, mamy dwa nowe grimoary. Coś tu jest ciekawego? Nie. Zatem nadprzyrodzoną celnością. No to na narzucającego jest, więc mało przydatne. Ale weźmy sobie. Chociaż nie, zbieram pieniądze na ten łuk. Okej. Okay. Oto. Również nic ciekawego, jest tylko poślizg. Dobra. Zobaczmy. Redukcja obrażeń 10. Znakomity pancerz. Zyskanie gotowości. Plus 2. Czy chcę to zamieniać? No zaraz, zobaczymy jeszcze. Znakomitą kolczugę Ero 13. Wow. Chyba lepsza od tego nad naszego obecnego pancerza. Okej. Okay. Trzymamy to sobie w takim razie. Czy to chcemy komuś dać? Myślę, że nie. Na razie zatrzymamy tą zbroję. Okej. Okay. Teraz ten pancerz możemy komuś dać. Alot. Jemu moglibyśmy to ulepszyć. Do solidnej jakości. To by dało mu 8. Ale to ma 10. Ero 6. Myślę, że nie. To też jest znakomitej jakości, więc nie. A ty jaki masz pancerz? Okej. Okay. Więc to schowamy na razie. Okej. Okay. Hey there. Na razie zostawimy tak, jak jest. Ciekawe, czy ta rzecz z patrolami rycerzy Tygla była prawdziwa. Będziemy musieli ich teraz zabijać. No, zobaczymy. Sztormowy wąwóz. No i dobra. Ważniejsze, że mamy ten klucz do tych ruin. Okej, okay. No na to, że będzie. No okej. Okay. Ludzie nie wyglądają. Oni nie wyglądają na zbyt miłych, życzliwych, że tak to ją mam. Okej. Okay. Strzelmy najpierw komendanta. No, ty możesz się zjeść. Kimś z tyłu. Oszołomy ich. Pan sobie poradzi z dwoma na raz. Nie ma
Możemy wessać jego redukcję obrażeń. No to zróbmy tak, chociaż nie. Zróbmy to. Chociaż nie. Będzie miał dużą obronę przed tym, tak? Tak, będzie miał dużą obronę? Nie wiadomo. No to spróbujmy to nie na niego rzucić. Żeby go oślepić. Okej. Komendant już nieźle oberwał. Okej, to są szumieni. Dalej strzelajmy. Zacząć sztyletować. Okej. Nie chcemy pozwolić mu na rzucenie zamknąć. Okej, komendancie. Że ty strzelaj do niego. Okej. Wrócił rozkaz, czyli oszołomić. My też możemy ich oszołomić znowu. Złapiemy wszystkie trzech. Okej. Nie było zbyt praworządne z ich strony, że od razu zaatakowali nas bez pytania. Więc to co mówili o rabusiach w zbrojach, to rzeczywiście mieli rację. Więc nie uważam tego za zły czyn, że ich pozabijaliśmy. Dobra, mamy w końcu przedmiot. Hey there. Przemy do otwarcia tego. Spójrz na walne wgłębienie. Tak, spada inskrypcja. Wyjdź o zmierzchu, abyśmy mogli doświadczyć nowego świtu. Dobra. Zaczekasz kilka godzin, celując wędrówkę słońca po nieboskłonie. Jest tu jakaś godzina? Godzina 16, czyli nie ma jeszcze zmierzchu, co? Jest już zmierzch? 20. Yeah. Trzeba po zmierzchu, co? Włóż dysk zadry. Gdzieś na dole rozwija się drzewo kamienia, następnie na wyższą wody. Poziom wody zbiorniku, przed którym stoisz, zaczyna opadać. Sure. Okej. Okay. To rzeczywiście opada. To możemy wejść do środka. I co my... Bronią. Znajdź broń. Okej. Okej, wygląda na całkiem spore miejsce. Więc pewnie zajmie nam to trochę czasu. Ramen. Okej, dobra. W następnym odcinku szukamy broni w tych ruinach enkwitańskich i wracamy do dwunastki, żeby ją potem oddać. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!